Jak podaje sport.pl, były reprezentant Polski w piłce nożnej Tomasz Kłos został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne CBA w czwartek 21 listopada. 55-latek Kłos, który rozegrał 69 meczów w kadrze narodowej i jest członkiem klubu wybitnego reprezentanta, jest podejrzany o nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. Zatrzymanie potwierdził rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Dziennikarz TVP Marek Smułka ustalił, że sprawa ma szerszy zakres i dotyczy również innych osób. Na razie nie wiadomo, czy prokuratura będzie wnioskować o tymczasowe aresztowanie byłego piłkarza. Możliwe, że zastosowane zostaną wolnościowe środki zapobiegawcze. Sprawa jest rozwojowa i na ten moment prokuratura nie udziela szczegółowych informacji.